Dobrze. Witam was, moi kochani, w pierwszym, mam nadzieję, że nie ostatnim odcinku z gry. Dostałem komentarz od jednego z moich widzów. Nagraj coś z gry albo challenge. Nagram i challenge, i coś z gry. I coś z gry będzie właśnie teraz. A są emocje, będzie to oczywiście pasjans. Co ciekawe, nie wiem czy wiecie, ale pasjans został wymyślony przez islamistów. Przechodzimy do gry. Pasjans, gra bardzo prosta. Znają każdy, nie każdy umie grać. Ja na przykład nie umiem grać. O, włączyła mi się tutaj podpowiedź. No, wąs, taki żarcik. Gra stricte oczywiście składa się tutaj z kart. I może też mało osób o tym wie. Można w nią grać w domu na stole. Wystarczy tylko mieć karty i nauczyć się jakoś układać tego pasjansa. Przypominam, że nagrywamy dzisiaj w moim naturalnym otoczeniu. Komputer. Z komputerem spędzam, nie oszukujmy się, 3/4 dnia. Pozostałą, prawda, 1/8 śpię. Dobrze. I tutaj można przełożyć tego asa. I teraz 6 możemy położyć. O! I tu kolejny as idzie. No, widać, że gra się bardzo szybko dzieje. A, i ja już tutaj powoli zaczynam nie ogarniać. I 10 kładziemy na waleta. Wink, wink. Co powoduje, że możemy też położyć 9 na tą 10 wcześniej położoną innego koloru. Boże, jakie emocje. Teraz poszukujemy karty z oznaczeniem numer 8 lub ewentualnie oznaczeniem numer 15. Równie poszukiwana karta co Święty Graal. Tak, i to jest taki problem naszego społeczeństwa. Otyłość, Święty Graal i karta z oznaczeniem numer 15. O, kolejny trzeci as. Mamy tutaj już 3 asy. Kliknąłem prawym i coś się stało. To świetne, co fantastyczne w tej grze. Ona nigdy się nie nudzi. Jeżeli się znudzi, jeżeli komuś w jakiś sposób ta gra się znudzi, jest opcja, żeby tą grę troszeczkę w ogóle stworzyć z niej zupełnie inną grę. Wchodzimy tutaj w gra, w zakładeczkę gra. Zmieniamy na przykład kolor tła na serca, bo zbliża się luty. Już jest luty, a luty to walentynki. Ustawiamy sobie taki kolor i powiedzmy taki duży, duży nadruk. Może łatwiej będzie. O, ja ci chuj. O, ja pierdolę. Dobrze, o, może jakiś żarcik. Wiem, taki fajny. A propos, luty. Kto nie ma szczęścia w miłości, ten ma szczęście w kartach. Nie, to było na odwrót. Kto nie ma szczęścia w miłości, ten ma To nie ma szczęścia w kartach, ten ma szczęście w miłości. To jest dla takich kobiet, tam chodzą, płaczą po tych kartach. O, przegrałam w 1000. Przejebałam w kuku, oj, przegrałam. O, cię chuj, karta mi nie idzie. I wtedy zawsze się mówi, kochana, kto nie ma szczęścia w kartach, ten ma szczęście w miłości. I wtedy ta osoba się uśmiecha, wszyscy są szczęśliwi, ha. O, udało się coś zrobić, nie wiem jak. Klikam po prostu raz prawym, raz lewym myszy i coś tu się jednak zmienia. Nie, naprawdę jestem taki słaby w to, czy coś się dzieje. Jeżeli macie jakieś gry, które mogę nagrać, bo ja bardzo chętnie, po prostu ja się palę do tego, jak stodoła w czasie II wojny światowej. Stodoła w czasie... No i troszeczkę mi nie idzie. No nie, zakończyli mi grę. Zdobyłem całe 32 punkty. Na 18 rozdań mam tylko jedno zwycięstwo. Cholera, to może trochę potrwać. Zróbmy tak. Jak wygram, to ja to wtedy nagram i zrobimy, że jestem mistrzem świata, okej? No ty tak, serio? Przecież tego się nie da wygrać. Jutro mam egzaminy, kolokwia, a ja gram w pasjansa. Gdzie jest logika? Ouu! As, dobrze. Jakbym wychodził na prostą. Tylko zawsze tak jest, że wychodzę na prostą, a tu pojawia się taki komunikacik. Niestety nie możesz wykonać więcej ruchów. Zaczyna mnie to denerwować. I się pojawiło. Uspokajające tło sobie ustawię. Dobra, ustawiam sobie zielone, uspokajające tło. No, zaczynam się rozgrzewać. Dobra, tu siup. Robimy takie ruchy. Damusia, dobrze, 9 też może być. I jeszcze jedna 9. I jest damusia, tylko nie ta, którą potrzebuję. By prawdziwej damy, nie stukiej.
Szkurwa! Dobra, tak zrobimy. Siup, siup, siup. O! I teraz już wiemy, że jesteśmy w piździe. Koniec! Boże! Zagraj ponownie? Tak, zagraj ponownie. Ostatni raz, naprawdę, jak nie wygram, to coś wykombinujemy. To są jakieś... kody do tego, do pasjansa? 7, 6. Zbliżam się do zwycięstwa. Ostatni raz, dobra, teraz gram naprawdę ostatni raz. To jest tak zwany system jeszcze jednej gry, jeszcze jeden wyścig, jeszcze jeden mecz, jeszcze jedno rozdanie w pasjansie. Tak zwany F2 skrót, tak? To są nawet skróty, ta gra jest bardzo zaawansowana. I ruszamy. Zakończ grę i zacznij nową. Tak. Siup. Od razu trzeba z grubej rudy, trzeba przeciwnika zaskoczyć. I teraz inna waleta. Wciąż bawi. Boże, jakie to jest zabawne. Dobra, i teraz tak, tutaj siup. Jest! Wygrał! Play, replay, jeszcze raz wygrywać chcę! Proszę państwa, wygrałem po raz kolejny. Kto jest mistrzem? Możecie pisać, jakie gry byście chcieli jeszcze, żebym zagrał, bo jestem naprawdę dobry w gry. To cześć!